Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. 3 marca w Pałacu Goldsteinów w Katowicach przedstawiciele magistratu podpisali porozumienie w sprawie budowy nowego stadionu dla wielosekcyjnego GKS-u Katowice. Wykonawca, czyli firma RS Architekci, zobowiązana jest do wprowadzenia zmian w projekcie tak, aby koszt inwestycji nie przekroczył 186 milionów złotych. Pierwszy etap zakłada budowę pełni funkcjonalnego stadionu piłkarskiego, uniwersalnego na 15 tysięcy miejsc, z halą sportową na 3 tysiące miejsc, z dwoma boiskami treningowymi, z parkingami, no i z tą całą infrastrukturą, między innymi rowerową, z drogami dojścia, jakimiś terenami rekreacyjnymi, które są niezbędne, by ten cały kompleks właśnie był kompleksem, a nie tylko obiektem samego stadionu. Optymalizacja rozwiązań projektowych pozwoli zmniejszyć kwotę potrzebną do budowy stadionu o około 70 milionów złotych. Firma RS Architekci zobowiązana jest do złożenia nowego kosztorysu inwestorskiego do 31 marca. W pobliżu centrum Katowic w budynku przy ulicy Słowackiego powstał nowy klub seniora. Jest to zarówno miejsce spotkań dla osób starszych, jak i placówka będąca siedzibą Katowickiej Rady Seniorów. Nareszcie nasze plany się ziściły i mamy własną siedzibę Rady Seniorów, która będzie miała ścisły kontakt z seniorami. Słuchamy ich problemów, jesteśmy dla nich wsparciem, pomagamy na tyle, na ile możemy. Będziemy prowadzić tutaj taki punkt konsultacyjny, na razie będzie to raz w tygodniu, będzie to we wtorek od godziny 11 do godziny 13. I cieszę się, że będziemy teraz tak bardziej związani z seniorami, szczególnie tutaj w centrum. Jest to bardzo ważny punkt. W okresie czy w czasie, kiedy samotność człowieka jest taką cechą charakterystyczną, bardzo ważną rzeczą jest miejsce spotkania. Miejsce, gdzie można się spotkać z drugą osobą, gdzie można porozmawiać i gdzie można się czuć u siebie. Katowickie Centrum Seniora, funkcjonujące przy ulicy Słowackiego 27, jest otwarte od poniedziałku do piątku. W nowej hali Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach odbył się finał Mistrzostw Polski Juniorów Starszych w koszykówce mężczyzn. W turnieju, gdzie grający zawodnicy muszą być poniżej 20 roku życia, o tytuł mistrza zawalczyły dwie drużyny, Trefl Sopot oraz Asseco Arka U20 Gdynia. Nie jest zupełnie zaskoczeniem finał tych zawodów, bo spotykałem się dwa zespoły z Trójmiasta, które w tym roku grały również w finale Młodzieżowego Pucharu Polski. Pomysł na to, aby finał Mistrzostw Polski Juniorów Starszych odbył się w Katowicach, powstał ze względu na fakt, że Akademia Wychowania Fizycznego imienia Jerzego Kukuczki w tym roku świętuje 50-lecie swojej działalności. Mecz zakończył się zwycięstwem zawodników Asseco Arka U20 Gdynia, która wygrała z drużyną Trefl Sopot 76-65. MVP turnieju finałowego został Grzegorz Kamiński. 8 marca w sali koncertowej NOSPR odbyła się gala muzyki poważnej. Podczas niej wyróżniono artystów i projekty w 10 kategoriach muzyki poważnej. Warto nadmienić, że pierwszy Fryderyk w kategorii Album Roku Muzyka Churalna trafił do zespołu śpiewaków miasta Katowice Camerata Silesia. Uroczystość wręczenia statuetek uświetnił m.in. występ Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod batutą Laurensa Fostera oraz koncert Jakuba Józefa Orlińskiego. Podczas gali został wręczony także Złoty Fryderyk, którym uhonorowany został za całokształt pracy skrzypek Krzysztof Jakowicz. Gala w NOSPR była preludium do Fryderyk Festival 2020, który odbędzie się w weekend 14 i 15 marca. Podczas wydarzenia wręczone zostaną statuetki czołowym polskim artystom minionego roku. Po gruntownym remoncie w Domu Pomocy Społecznej Przystań w Katowicach otwarto kącik babci i dziadka. Modernizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej, Porozumienie Bez Barier, Urzędu Miasta oraz sponsorom. Metamorfoza polegała na remoncie jadalni oraz stworzeniu ciepłego i domowego miejsca dla pensjonariuszy przystani. Tu się zmieniło wszystko. Zmieniła się podłoga, ściany, zmienił się sufit, zmieniła się przede wszystkim atmosfera. Przez to właśnie, że zostało wykonane nowe wnętrze, że jest nowe wyposażenie, że wszystko jest tak pięknie dobrane i kolorystycznie i w nowoczesnym stylu, ale jednocześnie pasującym do właśnie domu seniora. Wyremontowane pomieszczenie to już 10. projekt Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej w kraju. Ten projekt jest robiony z myślą o tych wszystkich osobach,
żeby takie miejsca, w których spędzają wiele, wiele czasu, udomowić. To ma być namiastka domu. Inwestycja pochłonęła około 100 tysięcy złotych, z czego około 56% kosztów pokryła Fundacja Porozumienie Bez Barier, a 20% sponsorzy oraz miasto Katowice. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.